korzystne wpłaty na fundusz emerytalny RSP poza gorącym sezonem? Dlaczego by nie? Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza oferuje obecnie przez krótki czas inwestycje GIC, RRSP i RIF z oprocentowaniem rocznym 4,6%. Tak jest, 4,6%. Odsetki dopisywane co roku do sumy depozytu zwiększają każdorazowo kwotę podlegającą oprocentowaniu. Po pełne informacje prosimy dzwonić do naszego call center albo odwiedzić najbliższy oddział Credit Union. Zapraszamy. Pani Urszula Lipińska po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue. Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały, fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. GIC to gwarantowane lokaty inwestycyjne, to także sposób na korzystny dochód i powiększenie naszych oszczędności. Credit Union oferuje obecnie lokaty inwestycyjne GIC w terminach od 2 do 5 lat. Najkrótsza lokata, na 2 lata, przynosi dochód w wysokości 4,55% rocznie. Najdłuższa, 5-letnia, 4,95% rocznie. Do wyboru również lokaty 3 i 4-letnie. Prosimy dzwonić do naszego call center, odwiedzić najbliższy oddział Credit Union lub naszą witrynę internetową. A teraz kilka informacji ze sportu. Dużo emocji wywoływały dyskusje na temat budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie rozegrany zostanie mecz otwarcia Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Wykonanie projektu przyznano polsko-niemieckiemu konsorcjum JSK i GMP Architekten. Firma zaprojektowała już kilka obiektów piłkarskich, m.in. w Niemczech i RPA, a w Polsce Stadion Legii Warszawa i obiekt we Wrocławiu. Stadion Narodowy, na którym będzie rozegrany mecz otwarcia mistrzostw, powstanie gdzieś tu. Albo w miejscu Stadionu Dziesięciolecia, albo na Błoniach tuż obok stadionu. Wiadomo natomiast, kto zaprojektuje obiekt. Konsorcjum JSK, architekci spółka z o.o. wraz z GMP International GmbH, Schleich Bergmann und Partner. Przy wyborze projektanta kierowano się ceną i doświadczeniem. Zwłaszcza to ostatnie będzie potrzebne, gdyż jakiekolwiek spóźnienia mogą oznaczać koniec marzeń o meczu otwarcia w stolicy. Projektanci mają zaledwie pół roku. Budowa stadionu rozpocznie się najpóźniej w 2009 roku. Wokół obiektu powstanie Narodowe Centrum Sportowe. W ciągu najbliższych 6 miesięcy zostanie wybrany wykonawca. Cały dalszy proces i już wykonawstwo i przetarg na wykonawstwo według normalnych procedur, które my obliczamy, że będą trwały pół roku. Tymczasem dziś na giełdzie papierów wartościowych zorganizowano konferencję, w trakcie której poddano ocenie nasze przygotowania do Mistrzostw Europy. Prezes giełdy Ludwik Sobolewski przypomniał fakt, że euro organizujemy we współpracy z Ukraińcami, a to oznacza dla nas szansę na inwestycje w tym regionie. Ukraina jest bez wątpienia jednym ze strategicznych rynków w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, na którym to obszarze GPW chce być centrum finansowym. Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak zapewnił, że partnerstwo publiczno-prywatne będzie jednym ze sposobów finansowania inwestycji związanych z euro. Jest to ogromna szansa na rozwój naszej gospodarki, ale także wspaniały impuls do promocji Polski na arenie międzynarodowej. Nie czas jednak na zachwyty. Samorządy czekają na odpowiednie ustawy. Wciąż nie wiadomo bowiem, ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na budowę stadionów. Gdańsk, Poznań i Wrocław czekają na ustawę, która określi wieloletnie plany inwestycyjne Ministerstwa Sportu, a więc poziom dofinansowania budowy stadionów. Główny problem Gdańska, a więc spór z działkowcami, jest już rozwiązany. Teraz czas na wybór projektanta stadionu. Jesteśmy przed wybraniem firmy architektonicznej, która zaprojektuje stadion Baltic Arena. Tymczasem wiemy już, że biletów na Euro 2012 zbyt wiele nie będzie. Na wszystkie spotkanie zaplanowano bowiem tylko 1,5 miliona sztuk. Na początek może nie najweselsza wiadomość. Tych biletów, których będziemy mieli na euro, będzie znacznie mniej niż chętnych. Organizatorzy zapewniają jednak, że w każdym większym mieście będą specjalnie wydzielone strefy dla fanów. Tam będzie można oglądać mecze na telebimach, zarówno powtórki, jak i te na żywo. Oczywiście za darmo.
Szczęśliwcy, którzy zaopatrzą się w bilety, muszą pamiętać o tym, że będą one wyposażone w najróżniejsze zabezpieczenia. Ktoś próbował będzie przekazać bilet przez płot, to wtedy na bramce wyświetli się napis: jesteś już na stadionie, i druga osoba na ten bilet nie wejdzie. Stadiony będą bowiem wyposażone w systemy identyfikacji. Specjalne procedury zapowiada także Sejm i Senat. Obie izby chcą powołać komisję, żeby przygotowania do Euro nie ugrzęzły w parlamencie. Ma także powstać Rada Ambasadorów Mistrzostw, w której znajdą się premier, prezydent i znani sportowcy.